Cześć! I witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2013, a wraz ze mną dzisiaj tajemniczy gość, nie widzicie jego niku, więc jak się wam przedstawi, to będziecie wiedzieć, kto to jest, bo inaczej się nie dowiecie. No witam was ponownie, Janek 72 z tej strony, nie? No już widzę mig, bo włączyłem chudy. Chodźcie. No. No i dzisiaj będziemy opykywać, czy jak... Nie, czekaj. Będziemy opykywać, jak to się mówi, opykywać. Popykamy sobie w LS-a i posprzedajemy kiszonkę i dzisiejszym celem tego odcinka będzie kupić konwaj do buraków i co jeszcze mieliśmy kupić? Ziemniaki. Ziemniaków i do robienia wiór chyba. No. Jak starszy klasy może. O, wełna. Tam w dupie jest to wełna. No nie będzie. Dzisiaj sobie posprzedajemy to. I macie już normalnie odcinek 40 minut, będzie trwał nie 20, więc normalnie jest standardówka. Mam taką nadzieję, że te odcinki będzie jeszcze z 5 cenami odcinków i będzie już drugi sezon, a już nawet chyba wiem, na jakiej to będzie mapie. Ale wam jeszcze nie zdradzę. Dawid chyba już też wie. Czytałem mu nawet opis tego. No, ale to będzie taka... bardziej na starszych maszynach, nie? No tak, no będziemy na polskiej grać, tak. Więc normalka. Okej, niech mi to wysypie. Bo do tyłu. Panie, no majstersztyk. Ile masz hajsu? No, 9. Wow, ty się? Miałem na minusie tysiaka. Ach, proszę. Jakby to powiedzieć, sprzedajemy no normalnie złoto idzie teraz, no normalnie, no to chyba, no to jest najlepsze, co można w tym LS-ie robić. Chyba lepszej rzeczy tu nie można robić. Jak sprzedawać kiszonkę. Ja, na pewno. A co innego? No to nie jest... wiem, no coś innego, to nuda jest, bo ciągle jedziesz, wywalasz. Ja my tylko jeden bok sprzedamy i... A czy nie wiem, czy my sprzedamy ten jeden bok cały, bo chcę tylko tak, że trochę sprzedać. Bo już jakby co to my już mamy na to co już myśmy chcieli mieć. Bo trochę drzewem się pobawiłem z Pawłem Bukartykiem. No i czekaj, ja przyspieszę o 5. To już pełny? Tak. Czekaj, niech zejdzie. Czekaj, bo wyłączam wszystko, żeby nam nic nie rosło. O, tak wszystko spało. Co ty robisz? No, co ma być? Nie ma to jak lamienie na początku. Nie tylko obuchu da lamią. U nas też. Czekaj, ja pierwsze co zrobię, idę ogarnąć tego pracownika na tej dużej czwórce. To jest... Czego? Aha, ale się fajnie ustawili. A, to nie kosują, to my później ogarniemy. A pracownicy? Dobra, ta szybkie... O, dobra, byłem. Kurde, no. Dobra, jestem. O, wysypałeś. Dobra, ty... 110 wysypałem, czy nie tam. No ale to jest złoto, panie, to jest złoto. Ja my to wszystko sprzedamy, co... Ale na inspektorze to... masz 100%, co chcesz. No właśnie, widzę. Inspektor oszukuje. Ty inspektorowi ważysz? Ważysz! O Boże. Się grałem w FIFA Foot, nie? Chłopie, miałem nagrać ten odcinek, ale moi piłkarze tak grali, że się wkurzyłem i wszystkich pixelowałem. Zamiast biegłość to oni stali... Ach. Znaczy ja nagrałem to, tylko że nie wrzuciłem. To byłby taki pole ze mnie. Ja wiem, że ludzie lubią ze mnie zlewać, jak ja gram w FIFA. Jak ktoś chce się ze mną zmierzyć, proszę bardzo. Aha, ja mam dla was tą nowinkę, którą już mówiłem w OZRAKu, czyli chodzi o te mody. To normalnie będzie można je pobrać z chomiku, ja wam... znaczy już zacząłem przesyłać te mody. Musiałem je anulować, bo Dawid miał lagi przez to. Ale już nie mówię, że jest gitara, to... Nie bójcie się, już trochę modów... Znaczy już połowa modów jest na chomiku i ja wam mogę nagrać mały vlog. Jak to pobrać, bo to jest trochę inaczej wrzucone. Czy to nie jest od razu na profilu, że na początku, tylko trzeba wejść w dokumenty i tam dopiero
i każdą modyfikację pobrać osobno. Jest to spowodowane tym, gdyż chcę, żebyście pobrali modyfikację osobno każdą. Bo jak coś się stanie, to już nie będzie moja wina. Ale tak, modyfikacje wszystkie są przetestowane, bo nawet my na nie gramy. Więc nie wiem, czy one mogłyby zagrozić, ale jakby co, to pobieracie je na własną odpowiedzialność. Co a też tam tylko Mikuś tam się pobiera, wiesz. Dużo rzeczy. Ale to nie to chodzi... Już. A to chodzi też o te modyfikacje. Wszystko. No. Do szkoły. Żeby... Toś każdy wie chyba, jak pobiera się. No raczej tak. Kto by nie... Kto w tych czasach nie umie pobierać z komiku? Proszę. Znam parę osób, które nie mają Facebooka, no ale no... Znaczy jedną osobę znam, która nie ma Facebooka. I ta osoba już na pewno wie. Papa. O, już ponika. Już ponika. Nie, on nie ma, ma jacza, tak? No, jacza. Jacza. Szkoda, że ja tego... Stracza. Ja szkoda, że ja tego nie nagrałem, jak ty powiedziałeś jacza zamiast jastrza. A ja jastrza, ma ty. No tak, a ty powiedziałeś jacza. Ty powiedziałeś jacza, a ja powtórzę. Nie. Bo ja chciałem, żebyś powtórzył. No, patrz. Niech to zejdzie. Ile masz hajsów? Ja mam 1 102 000. 1 109 000, co? No 109. Nie, mówię ci, że mam 1 102 000 euro. Mogę ci napisać całe, to mam tak, opatrz. Tam było 1. Czekajcie, bo ja nie wiem. 1 1 0 2. Co 3 miejsca rób kropki. Nie, ja napiszę. Zrobię taką. I tak dalej. No, teraz mi leci do góry. Ej, po ile jest wiatrak? Milion. Aha. Ej, wiem co dzisiaj jeszcze kupimy. Jak kupimy to, nie? To kupimy jeszcze szklarnię. Tam szklarnię, będę wodę do nich. Pokażemy wszystko. Żeby nie było, że ja nic nie pokazywałem, nie? To ja... Kupimy... Nie będę wchodził. Ja i tak. Pierwszy dzień owce. Drugi dzień krowy. Trzeci dzień pola. Nie, pola. Masz tu jeszcze miejsce. Czwarty dzień szklarnie czy coś tam. No a kupimy chyba trzy szklarnie, bo żyłek... Nie, dwie będą, bo żyłek nie ma. No co robisz? Nagram oczywiście na kierownicy G27. Logitech G27. Nie chcę wam tu spoilerować. No ale taka prawda. Ile masz hajsów? 75. 75. No dobrze. To dawaj jeszcze jedną łychę, idziemy kupywać. Czy ty ostatnią, ja daję ostatnią i ty teraz to jest twoja ostatnia, idziemy kupywać. Bo już 21 minut zostało do końca, więc nie będziemy cały odcinek sprzedawać kiszonki. Ale coś tego chyba zrobisz. Wiesz. No wiesz. To przyspieszenie, ale to... Przyspieszenie zrobimy, jak będziemy tą kiszonkę sprzedawać całą. To ja wtedy... Chcesz filmik zrobić sprzedawania kiszonki teraz? Nie, no to jest ostatnie łychy. No ale teraz ja cofam tutaj do tyłu, tak o zostawię i idziemy kupywać. Ty masz już 75 tysięcy masz? 85. Dobra, ja jadę tym. Jak to wysypiesz, to możesz przyjechać i wziąć ten. Ciągnij z gnojem i zabić na farmę. To jest. Mistrzu. Ja. O kurde. 85 500 mam. Ła. Ja mam 1 127 000. Dobra, dawaj, ciągnij po tą górkę, mistrzu. Trochę ciemno jest, ale no nic nie zrobimy. Ale tu moja siostra postawiała te maszyny, ja pierdzielę, by nie mogła inaczej. Dobra, to może ja już... nie mogła.
to ja już będę to kupywał. Czyli tak o, kupujemy konwaj do buraków, bo buraki już są posadzone. Idziemy tu, młody, kategorie. Nie, dobrze było. Tu. Czekaj, bo ja teraz nie wiem. Bo mamy... No mody. Ale mamy... A nie, mamy tylko jedną wersję, dobra. Tylko tak o, Grimme... Tecirion, czy jakoś tu się mówi, 415, to jest do buraków, czy do... Nie, a dobra. Dobra, zlamiłem, tu pisze do ziemniaku. Dobra, dobra, to jest do buraków. Wiem, ludzie, zlamiłem. Moja wina. Przynaję się bez bicia. Dobra, to teraz kupujemy jeszcze to tego. Tą całą rozdrabiarkę tego drzewa. Ile ona w ogóle kosztuje? 88 tysięcy. Dobra, to jest nasza. Jeszcze ja kupię też klarnię. Gdzie są tu obiekty? Pamiętaj o siewniku do ziemniaków. Ja już... A po co do ziemniaków? Na razie... Ziemniaków nie kupujesz? Później zrobimy. No. Dobra, to ja kupię po dwie szklarnie. Idziemy tam koło krówek. Po krów postaw. No wow. Nie będziemy taki kawał nigdzie jechać, nie? Tylko chyba potem będziemy musieli jechać. Tylko teraz... No i będziemy kłaść łychom. Ty, a czym się obracało? Aha, dobra. AD chyba, albo z strzałkami. Nie, inaczej, inaczej teraz jest, inaczej jest. Tylko teraz tak, ja nie wiem gdzie... Postawię je tutaj koło tych, koło wysypywania tych. Gdzie mamy tą słomę i trawę, nie? Ja. Ja trochę tutaj postawię. Czekaj, trochę dalej, żeby można było nawracać. O, gdzieś tutaj. Tak, gnoju i wody przywieźliśmy. To możesz jechać już po wodę. Ja wezmę innego ładowacza. A nie mam tego, beczki do wody. No teraz kupię. Kurde, czego to mnie już pieca? No dobra, idziemy. Patrzcie państwo, jak lecimy. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. I tak o. Trzeba jakiś ściannik zasiąść. Dobra, już kupiłem wszystko. Teraz musimy kupić tak o, do wody. Lizarda już jest. Może jeszcze jakiś ściannik kupimy, żeby to wszystko wziąć, nie? A może to Lamborghini kupimy? Chcesz to Lamborghini? Lamborghini? Tak, a to mało. Aha. Z tej wody. Aha, ten mały z modów. No. Chcesz? Ile to ma koni? 120. Chcesz? Trochę mało, nie? Ja pociągnie. Dobra, jak chcesz. Dobra, już kupiłem, możesz jechać. Edy tą wełnę ogarnę. Ja wezmę tego ładowacza od biogazowi tego małego i weźmie tam wyjdę, żeby to załadować, nie? Czy ten, trochę gnoju tam zawieźć. Tylko na pewno tą wełnę szybko ogarnę, bo no, tak źle mi się na to patrzy. Nie. Yep. No. Czy czemu ja maszyn nie widzę w sklepie? Aha, tutaj są, dobra. A co? Pomylimy się kierunki. Długo się nie grało, to się myli. Tam będziemy musieli przyspieszyć czas, żeby to wszystko rosło. A tutaj wełny jest, trzeba być jakoś naprawdę modyfikacji ciągnąć, żeby te wełny ściągać czymś. Ej, a jak przyspieszymy czas i jak nie będziemy wełny odbierać, to coś się pasuje, czy nie? Nie. To i dobrze. Dobra, to ja muszę się teraz cofnąć i idę... Czekajcie, wezmę tego małego. Ja już jadę. A skąd weźmiesz tą wodę? Z tego musisz jechać. Tam masz blisko wodę. Tam jest ten... Taka... Wiesz, pompka, nie? No ale to kasa ciągnie za to. Jakbyś wziął z tego, z rzeki, to za darmo. A bierz, tak jesteśmy bogaczami, to. Jedną łychę kieszonkę wywalę i... No, jest. O, pirat drogowy. No, dzisiaj będą normalnie zakupy. Takie, wiesz. Wiem.
już nawet takie duże zakupy, bo no ta te sam kombajn to ponad 500 tysięcy kosztował, 512 chyba. Zaraz się siądziemy do tego, zobaczymy jakie to jest wielkie. Tylko weźmiemy tego gnoju, zawieziemy. Gnój, gnój, gnój. Ty już jesteś tu? Jesteś. Patrzcie, tyle ten Lamborghini, aż go ściąga. Szybkie to bestia, nie? No, 42 na godzinę. No to ładnie. Dobra, pierwszy raz oddajemy gówno. W dobrym znaczeniu. Dobra, stuwa. Dobra, i gazujemy. Uważaj, nadjeżdżam. Dobra, jeszcze z ludzie zrobimy ten. Zrobimy, na ziemniaki się przygotujemy. Czyli jak przydań to piszą. To napełnić? No podjechać i R. No. To tyle sam wiem. A gdzie ty jesteś? Ale... No koło tego. Źle pojechałeś. A gdzie? No tu gdzie jestem. A gdzie jesteś? On pojechał źle, ja się pytam, a to napełnić. Normalnie pod beczki podjeżdżasz. To są takie beczki, widzisz? Normalnie podjedziesz po niej i R. A ja muszę napełnić ten... tego baniaka mojego. No to tam podjeżdżasz i R. No tak, ale nacisnąłem i nie mogę. No to jeźdź do rzeki. No rzeki by póki... dzielał. Popierdziel. Gdzie ta rzeka? Gdzieś blisko? Rzeka? Koło sklepu. Tam wiesz. A gdzieś bliżej? Nie. Dobra, to już jest pełne. To jeszcze tu jest muszę... jakaś woda. To weź zobacz. Przez co? Chyba dobra. Idzie? Patrzę właśnie. Czekaj, ja tam zobaczę. To ty weźmiesz, dowiedziesz tego gówna tutaj. O kurde, wysypałem. Dobra, weź to gówno dowieź, a ja ten zobaczę tą wodę. Daj czekaj, mi czekaj, bo jeszcze do rzeki nie dojechałem. Dobra, to już pojadę. Jeszcze dowiozę tego głubienka. Idziemy zobaczyć ten kombajn. Szklarnie już mają ten głubienko, ta jedna ma, teraz będzie miała ta druga. Będzie gitara. Czekaj, tak schowamy. Patrz jaki mister. Czy mi się dzisiaj też nagrywam nowym programem już, którego zakupiłem. Jest to Action. Od początku nagrywałem Flapsem i czasami DX Story. Ale coś jest jakiś błąd w FIFA właśnie ludzie i nie wiem czemu jak włączam Action i chcę nagrywać to mi czas albo mi się program wyłącza samemu albo wyskakuje błąd w FIFA, że program przestał działać i to jest tylko jak włączam właśnie Action, a przy innych grach jest normalnie i właśnie nie wiem czemu tak jest. Więc w FIFA może na razie nie być. Aż skłam jakim programem będę go nagrywał, bo na pewno Fraps mi będę nagrywał, bo Fraps ma za dużo w ogóle waży jak to się nagrywa. A coś czuję, że chyba DX Story, tylko że właśnie DX Story nie nagrywa dźwięku z gry. A Fraps pięknie nagrywa, znaczy Action dobrze nagrywa wszystko, ładnie, tylko właśnie nie wiem czemu, albo to FIFA jest, albo FIFA ma jakiś błąd, że nie chce nagrywać, ale no, widziałem, że jakoś Światek 6 od Cyzrusa od tamtego kanału, normalnie Action nagrywa FIFA. Ale ja właśnie, ja jutro się spytam, napiszę mu na live, czy on miał taki problem, to może mi odpowie. Wow, znowu się wysypuje. Lol, jak to ja mam podjechać, żeby to nasypało się? Lol. Aha, dobra. A, brakło trochę tam walić to. Idę zobaczyć ten kombajn. Daj mi tu kombajn. Patrz jaka myślna. Czekaj, tylko teraz chcę znowu tutaj mam. Zobaczymy jak to się... Ła, patrzcie. Normalnie dorobiliśmy się jej. Ła.
Stankujesz? No. Próbuję. Co, nie da się? No, dopiero wjeżdżam do rzeki. Spokojnie. Spokojnie. Żebym nie utopił. Nie, tylko wieś kawałek tyłem. Patrzcie ludzie, jaka masakra. Jakby co ludzie, to ja mogę wam też nagrywać LS-a. Jak nie ma nikogo, to mogę nagrywać na mapie Holzhausen. Właśnie tam mam was serwery, gram na tym, na modach Wofuda, więc jak się nudzi, to ja jak się wam nudzi czasami i jak nie mam, jak gram sam, to mogę wam 15 minut nagrać, bo to właśnie multiplayer będzie na tej mapie. Spróbuj to napełnić, co? Zaraz, multiplayer będzie oczywiście tu kontynuowany, a single player też mogę nagrywać z LS-a i nikogo nie będzie. A najbardziej bym się starał, żeby to w ogóle nagrywać cały czas LS-a na multiplayerze. Ale zobaczmy, pójdźmy tam. Musisz mnie wpuścić, żeby weszedł. Ale dobra, już napełnia chyba ty. O dobra, już idź. Dobra, to. Przyspieszyć czas, żeby urosło wszystko? Możesz. Dobra, przyspiesz. To ja za ten czas. Popierdziczam jakieś światło. Zacząłeś, widzę, że kosić trawę. Właśnie teraz nie wiem co, czekajcie, to ja tutaj dosypi. Nie wiem. Dobra, zostało się jeszcze jakieś dni. Kurde, nie ma co robić na razie. To weź tu trawę, zacznij kosić, a nie. No to ona zaraz urośnie, mi się nie opłaca. Czekajcie, teraz na serio nie mam co robić. Chodźcie, ja się ładnie tepam. Dobra, idziemy zobaczyć do krugu, kury, bo długo nie byliśmy. Jeśli będzie gra padał, może nam trochę maszyny ubije. Hop. Jedno, drugie. Łowy, ile tu jest. Patrz, jakie uniki. Kasę dostałem do coś, ale nie wiem. Za ten. Jak się nazywa? Za pszczółki majki. Fuck. Jezu, on chodzi dziwnie. Szkoda, że on się tak na boki nie kulibie. To? No ten cały... ten... nie wiem jak to, nie wiem jak to się, jak nie wiem jak go nazwać, no postać z gry. Jak było na przykład w Odlasie, że się na boki poruszałeś, nie? Mogli tutaj też to dać, taki gier. Wiem, że w Minecraftie tak jest. Co to idzie? Wyświetla ci się u góry takie coś? Co no, to chyba jest z tym. Ale coś tam... Z paszą. No może. Pasza. Ale co z paszą? No pasza. Nie wiem, zaraz idę zerkę, zobacz na paszę. Pokaż mi tą pasię. Sorry, że tak mam smarka, ale mam starszy katar. No patrz. Czego ze mnie jest taka atleta i nie mogę tak przeskoczyć, no? Przez zawsze skakałem. O, tu przeskoczyłem. No jest stuwa, dlatego pisało. A ty sałatę kupiłeś, o? Ja. Ja kupiłem tylko to, co było, bo są tylko dwa. Czekaj, i... Dobra, napełniłem do końca. Dobrze. Jedna beczka starczyła. Ale zostało jeszcze. Dobrze. Tam trzeba było jeszcze gnoju trochę dowieść do tej od lewej ostatniej, ale no. Jak chcesz, to możesz jechać. Tam gdzie Jake'a stoi? Tak. Bo tu brakuje. Ty już sałata jest. I pomidorki, idę zaś pomidory. No wiem. Dobra ludzie, będziemy zbierać pomidory. Na pierwszy raz idziemy do szklarni. No. Ło, drzwi jak do Biedronki normalnie. Patrzcie. Nasze pomidorki. O, tu widzę jakieś, kurde, co tutaj, skrzynki, jakie skrzynki.
Dobra, idziemy jeszcze zacząć do tych, do sałaty. Ty sprawdź tu paszę, co? Tak. Nie wiem, o co chodzi. O, to, pasza się stuwa zrobiła. Dlatego brygała. No. Czekaj, tu jest wejście, tu jest. Chodzi. Już wiem, jak nazwiemy ten odcinek. Zakupy, szklarnie. Albo nie, czekaj, zakupy. Ktoś mi na Skype napisał, nie wiem kto. Niech na razie pisze. Jedzie gnoj, gnoj, jedzie, jedzie gnoj. Dam na dwie osoby, żeby nam nikt nie weszedł na serwer, żeby mi nie gry nie się. Kurde. Dobra, ludzie, co, że widzieliście nazwę serwera? Jak widzieliście, ja tak to będę zmieniał i tak nie wbijecie. Tak musiałbym was przyjąć, bo to nie jest serwer dedykowany, więc wiecie. To wszystko pomału zaczyna rosnąć. Patrzcie. No, dawaj jeszcze. O. No, stuwa. Tam pewnie to aż te strzyło. No, idę zobaczyć. Wiatraczki od komputera moje. Jak to dużo ludzi ode mnie z klasy mówi, że mam wiatraki w komputerze. Nie wiem, kto to wymyślił. No, syp. Chyba już. Wysypujesz teraz. Ja? No. Jak grzeznę w kupie. Ja się idę tą wełnę ogarnę. Musimy ją kiedyś zwieźć, bo to jest naprawdę... Trzeba. Jest. Raz już była zwieziona, nie? No. Czekaj, bo mnie... Część tam nie mogę tepnąć. No dobra, do tira. Ja muszę sprawdzić to paszę. To stuwa jest. No ja, ale... Krów, można zobaczyć. A jak wygląda sytuacja? Aha, to zobacz tam, popatrz. Kurde, że mnie szkoda, a dobra. Ej, to dużo tam mają. No, bo ja robiłem z siostrą tutaj trochę, ten, wiesz, zapasu to. Bo się nudziła, to mówiłem, chodź, pogramy. Przyszła i porobiła, pobawiła się tutaj. Samuczku nauczyła się robić paszę mieszaną i teraz robi. Samuczku? Samuszka potrzebowała? No, przecież ona dopiero się uczyła, co ty chcesz. Nie tak, że my graliśmy, ja jeszcze grałem w 9, w 11, no w 11 tam już tam nie trzeba było robić paszy mieszane. Czy trzeba było robić? Nie, no tylko trzeba było trawę wpychać. Tam nie było paszy mieszane, nie? Nie. W 11, a 13 tam, była? Czy nie było? Nie, w 13 nie było. No chyba, że mody. No nie, no jak nie było, jak tam nawet... A nie, była, jo. No. Jo. Już widzę, że będę musiał ściszyć twoją siostrę. O, pana. Słyszysz? Co? Już wiem, że będę musiał ściszyć twoją siostrę w nagraniu. Dobra, rozcińcie moje te buraczki cukrowe. Dobra, idę wełnę sobie ogarnąć. Jak ci mają rosnąć, jak... A my zasiali w ogóle jakieś buraki? No to weź zobacz, iść tam. Na mapce zobacz. Wzrost. Rzepak. A tu jest burak cukrowy. Połowa tylko. Możesz podsumowywać odcinek. Podsumowywać? Tak. Na co dzisiaj? Widzieliście jak kupujemy maszyny. No. Widzieliście jak sprzedaje kiszonkę. Co tam jeszcze? O, bawiliście kupą. No. Wodą. Dawid nie ogarnął, że... Znaczy on nie ogarnia wszystkiego, czyli że nie wiedział, że tam można jest z tym, z tych takich drewnianych też brać wodę. To jest jakby, to nie jest fontanna, tylko nie wiem jak to się nazywa. W sumie nie wiedziała, znaczy... No i chciało się włączyć, no. To co podjeżdżasz R i sypie. No właśnie. I pyknęło i nie chciało i tak. No pyknęło. Dobra, no to my też już pykamy, więc ja wam bardzo dziękuję za to oglądanie, więc do kolejnego odcinka, który... Ten odcinek na pewno się pojawi w piątek. A kolejny odcinek na pewno pojawi się w niedzielę albo w sobotę.
A, wiecie, że live będzie live, już mogę wam powiedzieć, w sobotę o godzinie 18. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie i cześć. Siemaneczko. No. Dobra, nie pożegna się? Nie pożegnasz się? On się może skończyłeś. Nie, jeszcze nie skończyłem, może się pożegnać. Ja słyszałem, że klawisz nacisnąłeś. Nie nacisnąłem, dobra, na razie, siema. Dobra, na razie wszystkim, którzy oglądali to. No, na razie, cześć.